Na skrzyżowaniu ulic Dudzińskiego i Wymyślin w Mławie zostanie zainstalowana sygnalizacja świetlna. Inwestycja ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu na Wójtostwie. Ratusz ogłosił zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane jest wykonanie sygnalizacji akomodacyjnej wzbudzonej detektorami indukcyjnymi dla ruchu kołowego z drogi podrzędnej, to jest z ulicy Wójtostwo. Nie zapomniano również o komforcie pieszych. Sygnalizacja ma być wyposażona w detektory przyciskowe na czterech przejściach dla pieszych. Zainteresowani realizacją inwestycji swoje oferty mogą zgłaszać do Urzędu Miasta do końca lipca.